Dobra, czyli teraz omawiamy krótką pracę na języku spustowym. Ja sobie zdejmę specjalnie rękawiczkę, żeby było widać, co mój paluch robi. I jeszcze raz. Słuchawy są. Dobra. Jeszcze raz. Normalnie w strzelaniu jakimś na odległość ściągamy cały język. Język spustowy ma tak zwane zero do wybrania i teraz już jest napięty i może nastąpić strzał, tak? Żeby nauczyć się krótkiej pracy na języku spustowym, musimy... Oddajemy strzał i trzymamy cały czas, tak? Puszczamy. Pyknięcie. I już dalej nie puszczamy. Tylko strzał. I tak oddajemy cztery. Tak oddajemy cztery strzały. I dla ciekawości... Zobacz, jaki jest efekt. Ja strzelałem jedną ręką, w ogóle nie mierząc, nie ściskając broni. Widzisz? Jak blisko siebie są? Czwarty, piąty chyba jest któryś tutaj, tak. To jest właśnie efekt strzelania na krótkim języku spustowym. Trzymasz i ta broń jest bardzo stabilna tak naprawdę. Tylko oczywiście cały czas tutaj po tym, tak? Dobry uchwyt. I to jest strzelanie na tak zwanym krótkim języku spustowym. Dobra? Teraz przećwiczymy. Czekaj, ja sobie tylko rozładuję. Safety first. Dobra. Dobra. I ja nagram, jak będzie u ciebie. Jeszcze raz. Teraz kółko obok strzelasz, tak? Prawe kółko. Mhm. Dobra. Ten palec niech ci zawsze od razu zaciska. Jak łapiesz, to od razu zaciskaj tymi trzema porządnie. Owijasz tak, owijasz od tamtej strony ładnie, wszystko dotyka. Dobra. I mocno trzymasz stabilnie, lewa ręka trzyma i nic jej nie poprawiasz. Zaciska w miarę mocno i ściągasz język i trzymasz. Trzymasz, tak. I teraz powoli puszczasz. Nie miał palec języka, jak zaczynasz ruszać. Niepotrzebnie się w ogóle denerwuje. No spokojnie. Właśnie o to chodzi. Trzymaj dalej broń z powrotem porządnie. Za bardzo chcę. No, dlatego mówiłem, nie spieszysz się teraz. Robisz to powoli. To ostatni strzał chyba, nie? Chyba tak. Tak. Dobra. Do siebie broń. Tutaj wysoko. Tak, kontrola komory, magazynek, do kieszeni, tak, dobra. Magazynek do kieszeni i miałeś tu strzelać obok, ale i tak jest, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no te ci uciekły, ale to były te pewnie takie, co szybciej strzeliłeś. Tak. Dobra, ładujemy w związku z tym kolejną piątkę i dalej ćwiczymy na następnych kółeczkach.